Chciałem tylko powiedzieć, że to spotkanie w hołdzie niepokalanej jest tutaj. Przede wszystkim także ja się usuwam zupełnie w cień. I mam nadzieję, że ten dotyk Matki Bożej, która mam nadzieję, wierzę w to, że jest wśród nas, będzie bardzo mocny w waszych sercach. Matko Boża Gietrzwałdzka, módl się za nami. Ten wizerunek, proszę Państwa, nie przez przypadek. Dzisiaj w ogóle spotkanie będzie upływało nam pod znakiem i słowa, i obrazu, dlatego że Grzegorz przygotował trochę zdjęć. Przygotował także specjalny film, którego ja nie mogę się doczekać, powiem Wam szczerze, dlatego że to jest film, który przeniesie nas do roku 1977. Tak jest. Tak. To jest rok, kiedy oficjalnie z udziałem kardynała Stefana Wyszyńskiego, z udziałem Karola Wojtyły w Gietrzwałdzie właśnie zostały uznane objawienia Matki Bożej sprzed 100 lat. W tym roku mamy w ogóle wyjątkową sytuację, dlatego że obchodzimy 140-lecie tych objawień, 100-lecie Fatimy, jak Państwo wiedzą, 300-lecie koronacji Matki Bożej w Częstochowie. Jest tych rocznic bardzo dużo okrągłych. To jest coś niesamowitego w ogóle. I ten Gietrzwałd tak nam się też pięknie wpisuje z tą swoją okrągłą datą. To jakiś plan Boży, zamysł w tym na pewno istnieje, że obchodzimy 140-lecie samych objawień i 100-lecie właśnie uznania tych objawień. 2017, cofniemy się więc już niebawem do roku 1977. Ten wizerunek, nie wiem, czy Państwo znają, on w Gietrzwałdzie jest bardzo popularny, na Warmii i Mazurach, w Polsce może trochę mniej. W ogóle, Grzegorz, Gietrzwałd jest trochę zapomniany. Myślę, że ta książka dla mnie jest też bardzo osobista. Razem z Grzegorzem pochodzimy z tego samego miasta, z Olsztyna. Spotkaliśmy się po wielu latach, nigdy na etapie olsztyńskim razem się nie spotkaliśmy. Spotkaliśmy się dopiero po wielu latach, 40, gdzieś na drodze zawodowej. Także miałem przyjemność prowadzić właśnie rozmowę z Grzegorzem na temat Gietrzwałdu 2 lata temu. Zapis tej rozmowy również jest w tej książce na końcu. Można od tego zacząć, bo to takie streszczenie tej książki trochę. I dlatego z wielką przyjemnością także uczestniczę w tych spotkaniach, za co chciałbym podziękować wydawnictwu Fronda i Tobie, Grzegorz, że mogę także w jakiś sposób dołożyć się do tego i poprowadzić tą rozmowę z Tobą. Ale na sam początek chciałem Ciebie zapytać o ten Gietrzwałd w Twoim życiu osobistym, dlatego że z Gietrzwałdem jest związane Twoje takie świadectwo bardzo mocne. Jest to historia także, która jest mi bliska, bo ja również jako mieszkaniec Olsztyna przez wiele lat Gietrzwałd po prostu omijałem z daleka, mimo że to tylko 15 kilometrów. Tak jak ja omijałem. No właśnie, dlatego to jest takie zbieżne, dlatego po latach dopiero doceniamy to, co mamy, a mieszkając daleko, choć dzisiaj Grzegorz wrócił do Olsztyna, przez moment był daleko, dzisiaj jesteś blisko i zazdroszczę Ci tego. Ja, kiedy tylko jestem w Olsztynie, do Gietrzwałdu zawsze zaglądam, ale dopiero po latach w jakiejś takiej dojrzałości ten Gietrzwałd doceniamy. Jak to było u Ciebie, powiedz? Matka Boża ma swój plan, bardzo mocny. Ja go odkryłem w takim domowym archiwum, kiedy przeglądałem jakieś pozostałości po sobie, rysunki. Taki dorosły nieraz chmachań spojrzeć na swoje dzieciństwo i tam ze szkolnych lat coś wyłowić, co się uchowało. I z zadziwieniem skonstatowałem, że wśród rysunków ze szkoły podstawowej, z tych pierwszych lat szkoły podstawowej, znajduje się wyklejanka cudu w Gietrzwałdzie, Matki Bożej na klonie. Że jako mały chłopak właśnie coś takiego wykleiłem. O tym zupełnie zapomniałem w swoim życiu, że coś takiego było. Ale wierzę, że Matka Boża już wtedy mnie do siebie przytuliła i nie wypuściła mnie, pomimo moich takich dosyć trudnych ścieżek życiowych i takiej letniości w wierze, i to dosyć mocnej nawet, sformalizowanej obecnością co niedzielną w kościele, ale nie było tego żaru i ognia w sercu, który poczułem właśnie w Gietrzwałdzie po wielu swoich doświadczeniach. Gietrzwałd. Nie mogłem tam pójść z taką mocną wiarą, żeby świadczyć o tym jako człowiek, który przeszedł wszystkie sakramenty i wywodzący się z takiej mocnej tradycji katolickiej, z wrodzoną wiarą szedł przez życie. Tam dokonują się cuda, różnorodne cuda. Matka Boża Gietrzwałdzka jest tam szafarką łask, o czym ja się dowiedziałem. Ta książka nie jest taką, przepraszam, że tak powiem, nie chcę oceniać innych wydawnictw, ale nie jest taką typową książką opisującą miejsce objawień. Fakt po fakcie. Tutaj łączy się doczesność z przeszłością. Moim zamysłem było przede wszystkim to, żeby nie osadzić tej książki w historii, bo to nie jest historia, to się dzieje cały czas. To nie jest osadzone w ramach 1877 roku.
bo Matka Boża jest tam obecna cały czas i dotyka pokolenia w takim samym stopniu, jak wtedy, kiedy objawiła się w Giedrzwałdzie, objawiała się przez 3 miesiące, 160 zapisanych objawień, bo ich więcej, ponad 180, ale tam, gdzie Matka Boża wchodzi z taką mocą, zły duch również stara się przeszkodzić, więc było sporo także zamętu diabelskiego, co jest udokumentowane, ale nieznane. W tej książce postanowiłem własne doświadczenia powrotu na łono Kościoła, przytulenia się do Matki Bożej, poprzez własne świadectwo przybliżyć to, co się dzieje w Giedrzwałdzie, a jednocześnie ożywić może nie to miejsce, ale serca czytelników, wasze serca, żeby dotknąć to. Dotknąć serca, żeby poprzez tę lekturę Matka Boża zagościła w domach czytelników, a przez Matkę Bożą to już bezpośrednio do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także tutaj Matka Boża niesamowite historie układa. Dla mnie historie były to, można powiedzieć, prozaiczne, bo znane z wielu życiorysów. Jako dziennikarz, w regionie znany dziennikarz, prowadziłem porządnie swoją karierę do takiego mocnego szczebla w karierze zawodowej, gdzie wydawało mi się, że z tego takiego piedestału nic mnie już nie zrzuci. I okazało się, że raz utrata stanowiska pracy, bardzo dobrego, dwa kłopoty zdrowotne, wypadnięcie dysku w kręgosłupie, późniejsze kłopoty z nerkami, z kamieniami nerkowymi, jeszcze różnorodne kłopoty, bo zawirowania ducha. Można mieć kłopoty zdrowotne, ale jak się ma wiarę, to się z tym krzyżem przejdzie. Ale jak się nie ma mocnej wiary, to te kłopoty zdrowotne mogą zapędzić w odległe, ciemne zakamarki umysłu. I tutaj Matka Boża też mi dała łaskę wiary przede wszystkim, że narodziłem się w Giedrzwałdzie na nowo. Kiedy z kręgosłupem, wypadniętymi dyskami w tajemnicy przed rodziną, z zaleceniem, żeby nie poruszać się samochodem przez lekarza, chirurga, pojechałem do Giedrzwałdu, a miałem już skierowanie na stół operacyjny z natychmiastowym wykonaniem. Dopiero wtedy, w takiej ekstremalnej sytuacji, zwróciłem się do Matki Bożej. Przypomniałem sobie, że ona jest, że jest niedaleko. Olsztyn od Giedrzwałdu, 16 kilometrów, teraz samochodem to przecież 17 minut, można powiedzieć. I tam w Giedrzwałdzie, kiedy była ta trwoga do Boga, kiedy wyzwoliła się we mnie pełnia wiary, kiedy poczułem się dzieckiem Bożym, w takiej bezradności i w takim nawet chlipaniu, takim do kołnierza, żeby nikt nie widział, tam Matka Boża dała mi łaskę odmówienia całego różańca na kolanach z tym kręgosłupem, w takiej intymnej obecności ja z nią, nikogo nie było w kościele i wtedy wydarzył się cud. Cud właśnie łaski wiary, potem cud uzdrowienia. Operacja nie była potrzebna i nie jest na dzień dzisiejszy. A w trakcie moich wizyt w Giedrzwałdzie, kiedy pojawiły się kłopoty z nerkami, także kamienie z nerkami w nerkach rozpuściły się. Już szykowany byłem do zabiegu, gdzie jeden ze znanych lekarzy olsztyńskich, dr Purpurowicz, stwierdził ze zdziwieniem, że ich nie mam, że już nic nie pomagało. I właśnie jedno zawierzenie, które zresztą opisuje ten moment w tej książce, bo to jest też dosyć mocne moje świadectwo, zawsze mnie ogarnia emocje, kiedy to czytam, bo to wraca, jest ciągle żywe, pokazało mi, że Matka Boża bardzo kocha, że przytula do serca i że kiedy nachodzi na ciebie taka ciemna noc wiary, kiedy myślisz, że jesteś opuszczony przez Boga, nie odczuwasz tego dotyku, nie czujesz obecności Matki Bożej, ona jest. I te łaski nie są dla wybranych, tylko dla nas wszystkich. Tak jak w Piśmie jest powiedziane, trzeba prosić i to się ma. Więc daję swój przykład, że jako mężczyzna, który kiedyś w tak zwanym mainstreamie sobie przebywał. Zresztą, drodzy Państwo, ja straciłem pracę w Polskim Radiu Olsztyn, a wróciłem teraz. Matka Boża z powrotem mnie tam wrzuciła, Pan Bóg mnie dał do tego radia. Jestem dalej, ale z innym myśleniem, z innym nastawieniem, z czymś zupełnie innym w sercu niż byłem. Modlę się codziennie, żeby to nie skruszało, żeby ta modlitwa codzienna, przede wszystkim rozważanie słowa, życie słowem, żeby mnie umacniało, bo upadam. To nie jest tak, że ja się nawróciłem, mówiąc tutaj wam takie świadectwo, już jest fajnie, jest happy, jest niebo, nie. Są upadki, ale to mi dało mocny fundament, żeby powstawać. I właśnie to, żeby tak przyjechać tutaj i powiedzieć o Matce Bożej wam, żebyście przyjechali do Giedrzwałdu, że ona tam czeka i tak jak opisuje to objawienia,
bo skonstruowałem to w formie wywiadu, bo jako dziennikarz nagle przeglądając archiwa, zapiski dotyczące przesłuchania Komisji Kościelnej Wizjonerek, nagle tak zauważyłem, że jest to wywiad. Że pytania, które były zadawane przez wizjonerki Matce Bożej, układają się w niesamowity wywiad. Bardzo osobisty, bo jedne pytania były osobiste, dotyczące losów poszczególnych rodzin, a inne miały przesłanie ogólnoświatowe. I to jest właśnie bardzo duża wartość tej książki, że Grzegorz z taką kronikarską dociekliwością zmierzył się także z dokumentami dostępnymi, które są na temat objawień w Giczwałdzie. Na przestrzeni lat te dokumenty były zapisywane przez zwłaszcza miejscowego proboszcza ówczesnego, który oddał bardzo dużą... Tak, księdza Augustyna Wisły. Bardzo dużą. Po polsku Wisła, po niemiecku wiadomo, ale to było też znamienne, że Niemiec proboszcz tamtego czasu miał na nazwisko Wisła. Urodzony tam właśnie, w tym regionie warmińsko-mazurskim, posługiwał. Znał język polski, chociaż mówił z akcentem, także wszystkie kazania były po polsku w kościele w Giczwałdzie. Dbał o to, nabożeństwa też były po polsku. Jak się okazało, potem poświęcił się mocno i władze niemieckie miały mu to za złe. Nawet był uwięziony w Olsztynie, dlatego że inni księża, bo był zakaz odprawiania mszy świętej w Giczwałdzie przez księży z innych parafii. I jeżeli po nocach tam się odbywała jakaś msza święta, znalazł się zawsze jakiś donosiciel, władzom odpowiednim przekazał taką informację i zebrało się księdzu Augustynowi nie tylko do zapłacenia wiele marek, grzywny, ale też i kara więzienna. To też tutaj w tej książce opisuje takie nieznane historie i fakty pokazujące, że chociaż Matka Boża odezwała się tam po polsku, to te objawienia tak ważne dla Polaków były objawieniami ważnymi dla wszystkich ludzi. No właśnie, powiedzmy w kilku zdaniach już na temat stricte tych objawień i samej miejscowości, bo jest taki jeden wspólny łącznik. Giczwałd to także mała miejscowość, bardzo mała. Wieś. Wieś. 17 czy 15 kilometrów od Olsztyna. Wieś tak trochę z boku, podobnie jak Fatima, podobnie jak wiele innych miejscowości. Można powiedzieć zapomniana przez ludzi, czy przez Boga, chyba nie do końca, dlatego że objawienie w tym miejscu świadczy o tym, że Pan Bóg jednak pamięta zwłaszcza o tych, którzy mogłoby się wydawać są na końcu świata. Giczwałd, jak tam zajedziecie, drodzy Państwo, siostry, jak tam zawędrujecie, może Wam się wydawać taką zaciszną wioską współczesną, warmińską. Jest zaraz obok szesnastki, drogi krajowej, trzeba zjechać tam właśnie do tej miejscowości. Jest zatopiona w niezwykłej zadumie. Wczoraj tam byłem, żeby nas wszystkich zawierzyć Matce Bożej, całe to spotkanie i was, którzy tutaj przyszliście, pomodlić się przy kapliczce. I było tylko grupka dzieci, z którymi ksiądz, jeden z kanoników, akurat prowadził drogę krzyżową. Szóstka dzieci. Do tego większość była zaangażowana w tę drogę krzyżową. I możliwość spokojnego pomodlenia się, odczucia tej Bożej obecności, no bo przecież Matka Boża, tutaj jak widzimy w tym obrazie, to jest bardzo stary obraz, który się tam uchował, cudowny obraz. Jest nawiązanie, jak sami widzicie Państwo, wizerunku do obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zresztą obraz Matki Bożej Giczwałdzkiej. Matkę Bożą Giczwałdzką nazywa się Matką Bożą Częstochowską Północy. I nie jest to bez powodu. Tutaj duże były nawiązania właśnie do Częstochowy, tam Królowa Polski z takim wezwaniem tu w Giczwałdzie odezwała się po polsku. Jeżeli zaczniemy badać te objawienia, znajdziemy wiele tropów prowadzących nas do współczesności. Nie zadziwi nas to, co czytamy w dzienniczku świętej Faustyny o tym, że Polska to jest takie miejsce szczególne, że ta erupcja wiary dla innych narodów będzie szczególna. Być może już to się dzieje w tym czasie. I już to rozsiewa się. W każdym razie Giczwałd przez lata był dlatego zapomniany, bo były zabory. 1877 rok pruski, walka Bismarka z kościołem katolickim, nie tyle z kościołem polskim katolickim, ale jego konflikt z papieżem i to, że papież wtedy błogosławił narodowi polskiemu, powodowało wielką zaciekłość. Ale Matka Boża, objawiając się w Giczwałdzie, doprowadziła do jednego, że w tym momencie Kulturkampf zaczął łagodnieć. Nie natężał się. I nawet ośmieliłem się przytoczyć w książce pewne nawiązania do ostatnich chwil Bismarka,
którego towarzyszką życia była Polka. To była jego konkubina, która samym tym, że była Polką, już go prowadziła do myśli w stronę katolicyzmu. Jak to się rozegrało w życiu Bismarcka, zachęcam do lektury. Ale już pokazuję, że trochę wątków historycznych jest tam. Starałem się pokazać od czasu zarania, co się działo, jaki wpływ na Gietrzlaut miał Mikołaj Kopernik, jak to się stało, że Gietrzlaut jest miejscem maryjnym. Bo to nie jest chwila XIX wieku. Oczywiście objawienia w Gietrzlaucie są mocno osadzone w tym, co się działo, w tym wieku tak niesamowitym, walki z Kościołem, ale jednocześnie takich znaków i cudów z nieba dla nas, objawień, które odbywały się od Paryża, tam gdzie jest miejsce narodzin cudownego medalika pojawienia się Matki Bożej Niepokalanej i tego, co tam mówiła o sobie, przez Lourdes, co tam powiedziała i właśnie w Gietrzlaucie, to też potwierdziła już, potwierdziła ten dogmat, nieomylność, że jest niepokalanie poczęta. To było bardzo ważne wtedy dla wszystkich regionów. Teraz czytamy o objawieniach w internecie, nawet nie musimy pojechać, gdzie są, nie zatwierdzone przez Kościół, ale już szukamy tych śladów, już wiemy, ktoś się pojawił, czekamy tylko na opinię Kościoła. A wtedy takich sytuacji nie było, więc w Gietrzlaucie, jeżeli były wiadomości o objawieniach w Lourdes, jeżeli były wiadomości o tym, co się działo w Paryżu, to tylko za sprawą prasy, i to pielgrzyma, prasy polskiej, która była dostępna przy parafii, w ilościach skromnych. Kto czytał, kto miał taką umiejętność, to też było nie takie łatwe, ale jednak w Gietrzlaucie nastąpiła erupcja polskiej prasy. To tam powstała na ten czas najważniejsza gazeta, Gazeta Olsztyńska, utworzona przez księgarza Andrzeja Semulowskiego, który był naocznym świadkiem objawień. Zbieżność nazwisk z wizjonerką Barbarą Samulowską, to jest zbieżność tylko nazwisk, ale dla nieba nie ma zbieżności. Rodziny Barbary Samulowskiej już nie ma wśród żywych. Jest dalsza rodzina, bardzo daleka, ale jest rodzina Andrzeja Samulowskiego, która cały czas zajmuje księgarnię katolicką, po której budynek ciągle stoi i jest naprzeciwko sanktuarium. No właśnie, to jest właśnie piękne, że tam w Gietrzlaucie, mimo że, tak jak mówiłeś, jest mnóstwo nowych domów, że ta miejscowość się rozwija, bo ona dla mieszkańców Olsztyna staje się taką odskocznią. Niektórzy mają tam domki letniskowe nad jeziorem, inni po prostu się przeprowadzają do Gietrzlaucie, budują nowe domy, więc ona się zmienia, ta miejscowość. Ale te ślady właśnie tego XIX wieku i tych objawień w postaci chociażby tej księgarni Samulowskiego są i ta księgarnia przedstawia się naprawdę imponująco. Tam czuć ten klimat XIX-wiecznego. Znak też z nieba. Kiedy armia radziecka przechodziła przez te tereny, traktując je jako niemieckie, takim bezbożnym, pogańskim marszu przechodząc i niszcząc, gwałcąc, mordując przez te tereny każdego żywego człowieka napotkanego na drodze, niezależnie, czy mu się należała jakaś kara, czy nie, bo tam przecież wielu niewinnych ludzi poginęło. Teraz toczą się procesy wobec kilkudziesięciu męczenników tego czasu, 45 roku, osób świeckich, zakonnych, ze stanu kapłańskiego. Tak przez Gietrzlaut, jak przeszły wojska radzieckie, to żołnierze radzieccy nie splugawili sióstr zakonnych, jak to miało miejsce w Olsztynie. Nie zabili księdza proboszcza, jak to miało miejsce nawet i w jednej parafii w Olsztynie i w parafiach podolsztyńskich, gdzie niesamowite akty mordu były dokonywane na kapłanach. Gdzie toczą się teraz procesy beatyfikacyjne ludzi, warmiaków, Polaków, ale i Niemców, którzy dali świadectwo żywej wiary, śmiercią męczeńską. I to jest w jakiś sposób zobrazowane w Gietrzlaucie, że to miejsce nie zostało sprofanowane przez Rosjan. Uchowało się dla nas też jako znak. Co prawda rozgrabiony był dom, klasztor sióstr Katarzynek. Całkowicie zostało wszystko wyniesione, każdy metalowy sprzęt z klamkami włącznie. Co można było, to Kościół ocalał. Ocalał obraz cudowny Matki Bożej Gietrzlaucki, to jest Królowa Aniołów, pod takim wezwaniem. Tu tego tak nie widzimy w pełnym wizerunku, ale nad nią są aniołowie i na szarfie jest napisane to wezwanie anielskie. I był schowany w bocznej emporze. Dlaczego? Bo kiedy nastał Hitler, to w Gietrzlaucie nakazano, żeby obraz został schowany, żeby nie był w widocznym miejscu nad ołtarzem, tak jak jest teraz. I dzięki temu ocalał. Dzięki temu ocalał, bo raz Niemcy już przestali zwracać uwagę, dwa Rosjanie wchodząc do kościoła też nie zwrócili od razu uwagę na obraz,
a bardzo mocno pobili księdza proboszcza Klinka, ówczesnego księdza proboszcza, ponieważ ten nie chciał wpuścić żołnierzy radzieckich z końmi do kościoła. I udało mu się, nie weszli. Nie zrobili stajni z kościoła. Proponuję teraz, w ogóle obraz to ciekawa historia, ponieważ on z samymi objawiami nie jest związany. Trochę obrazków, ale bardzo ważny. Tak, on jest dużo starszy. I teraz myślę, żeby o samych wizjonerkach i o miejscach już objawień Matki Bożej, żeby powiedzieć, właśnie posługując się fotografiami. To zachęcam. Zachęcam, to będzie katalog. Drodzy Państwo, jak wygląda obecnie Giedrzwałd? To są zaułki, gdzie w 1877 roku kilkudziesięciotysięczny tłum stał. Tam nie było wolnego miejsca w Giedrzwałdzie. Wszędzie, w każdym zaułku, cały Giedrzwałd był miejscem objawień. Nie tylko miejsce pod Klonem, bo tam tylko nieliczni się dostali z wiernych. Tutaj mamy z Zempory Bocznej takie spojrzenie właśnie na obraz Matki Bożej. Tu też podczas uroczystości, które tam się odbywają. To miejsce tętni duchowością. Od razu, kiedy Państwo tam wejdziecie, kapliczki warmińskie. One są wokoło Giedrzwałdu, w samym Giedrzwałdzie w ilościach sporych, na ten cały teren Warmii i Mazur. To są kapliczki wotywne, często ufundowane jako wdzięczność za uchronienie od choroby, a później po objawieniu w Giedrzwałdzie jako taka wdzięczność dla Matki Bożej, że tam się pojawiła. Przed chwilą była taka droga krzyżowa, ona wiodła w takim gle od strony źródełka. Tu mamy kapliczkę boczną, tutaj jest księga intencyjna. Można składać prośby za wstawiennictwem właśnie siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej, służebnicy Bożej. Można upraszać łaski. Tu już jest taki wizerunek jej dojrzałej siostry Szarytki, już z okresu, kiedy posługiwała w Gwatemali. Tam przybrała jako siostra w Paryżu imię Stanisława na bierzmowanie w Giedrzwałdzie, co było nieznane, bo wróciła do Giedrzwałdu z drugą wizjonerką szafryńską. Tam były bierzmowane przez biskupa warmińskiego Kremenca i przybrała imię Maria. I tu widzimy wnętrze kościoła w takim porannym blasku słońca. To jest właśnie ten blask, którego ja doświadczyłem i tam dotknął mnie taki ogień, który przeszedł moją duszę. Ciężko mi o tym opowiedzieć, bo jest to bardzo osobiste doświadczenie, ale mam sobie rozeznanie, że muszę tym doświadczeniem z wami się dzielić. I tu widzimy w oddali właśnie kościół, jest droga, tą drogą przejeżdżają samochody, ktoś zobaczy gdzieś tam z boku, co to za kościół, co to jest. A kościół jak jeden z wielu na wsiach warmińskich, a to jest on właśnie taki znaczący. Droga jest podniesiona. W przeszłości, w XIX wieku nie była tak wysoko. Tutaj mamy Matkę Bożą z wizerunku z czasu objawień. W taki sposób się pojawiła, w czasie pierwszych objawień, na siedząco, w otoczeniu aniołów, z dzieciątkiem Jezus na ręku, z rozpuszczonymi jasnymi włosami, jako 17-18-latka, według relacji wizjonerek. I tutaj zachowane domy z tamtego czasu. Tu mamy świadectwo właśnie takie, architektury, i to jest właśnie ona. Ten malunek został namalowany w kościele po objawieniach. I on jest właściwy, chociaż widzimy Matkę Bożą Giedrzwałdzką pokazywaną w sposób stojący. Z lotu ptaka, tak wygląda Giedrzwałd. Z lotu ptaka, drodzy Państwo. Sami widzicie, jak jest schowany w tym centrum Warmii. Takie serce chociaż na uboczu Warmii. Tutaj mamy główne wejście. Kościół wygląda dużo bardziej okazale niż na ten. Ja w ogóle patrzę na to zdjęcie i tutaj tak wygląda, jakby to był mały kościół. Organy zachowane, nierozgrabione, także funkcjonują. Kościół jest zadbany. Po objawieniach został rozbudowany o prezbiterium w kształcie krzyża. Została też z drewnianej postawiona murowana wieża. Tu widzimy, to jest miejsce z błoni. To są błonia, gdzie są odprawiane nabożeństwa. I tam znajdujecie się Państwo w takim niesamowitym krajobrazie, bo ci, którzy są z gór, odnajdą tam cząstkę gór, ci, którzy z Kaszub odnajdą tam coś właśnie ze swojego rejonu, z centralnej Polski coś od siebie. To nie jest przypadek, że znajdujemy się tam jak w domu, w takim otoczeniu, które rozpoznajemy. Tutaj mamy groby księdza Augustyna, jego mamy i jego siostry. To jest miejsce przy kościele, kiedyś tutaj znajdował się cmentarz. Po lewej stronie ksiądz Augustyn i jego rodzina.
Cały ten cmentarz w większości grobów został przeniesiony w inne miejsce, ponieważ został zadeptany w czasie objawień. Bo na cmentarzu właśnie było drzewo klon, które za chwilę zobaczymy miejsce po nim, bo drzewa nie ma. Tu jest spojrzenie na sanktuarium, tam w tle probostwo. Tam były przesłuchiwane wizjonerki. Tu już mamy niedaleko objawień krzyż Chrystusowy postawiony jako też dar wotywny. Tu mamy tę część właśnie po lewej stronie rozbudowaną. Tu jest miejsce na prezbiterium i to jest właśnie, układa się jak z góry złotu ptaka, zobaczymy wszystko w kształcie krzyża. Wieża, na którą nie ma wstępu, ale widok z niej roztacza się niesamowity na okolice. Teraz mamy drony, to możemy zrobić zdjęcie i wam pokazać, jak to wygląda, ale niewątpliwie ci, którzy stamtąd patrzyli na Getrzałt, byli pod wrażeniem. Krucyfiks. Krucyfiks, który został zrobiony z drzewa klonowego, na którym objawiła się Matka Boża. Są tylko po tym drzewie dwa ślady. Właśnie krucyfiks i fragment klonu, który znajduje się w kapliczce objawień. Są też witraże. Jeden z nich został rozbity, ponieważ było złodziejstwo. Było złodziejstwo, kiedy po koronacji obrazu, bo mamy 40-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Getrzałtskiej. Tu widzimy, jak przyjadą pielgrzymi, no to już nie na pieszo, dojadą, muszą gdzieś samochody zostawić. Zaraz wrócę do tamtego tematu. Kapliczka świętego Józefa. Rok po objawieniach w Getrzałdzie, jedna z starszych wizjonerek, bo było ich cztery, ale zeznania dwóch zostały uznane i zatwierdzone przez Kościół. Starsza miała wtedy, uznawane były jej wizje, miała wizję fałszywe świętego Józefa, który objawiał się rzekomo o północy w sanktuarium. I ona, cudowny obraz, i ona już potem po skrusze pokuta była pod opieką księdza proboszcza, doszła swego dni właśnie tam przy sanktuarium, przy kościele i idąc na nabożeństwo świętego Józefa przy tej kapliczce oddała ducha, odchodząc do Pana. Także to nie jest tak, święty Józef opiekun w takiej chwili zaopiekował się nią. Takie mamy krajobrazy, gdy jeżdżamy do Getrzwałdu. Piękne widoki. Wiele osób, mam świadectwa osób, że sam ten widok już powodował mocne wzruszenie ducha właśnie w tym miejscu. To jest kapliczka w drodze na Woryty do Nowego Młyna, gdzie mieszkała Justyna Szafryńska. Basia Samolowska w Worytach, a Justyna Szafryńska mieszkała obok w miejscowości. W Nowym Młynie. Tak, tak, Nowy Młyn. Możemy mówić. Spróbujmy właśnie, nie chcę sobie zdjęcia lecą w tle, natomiast usystematyzujmy, bo być może nie wszyscy Państwo wiedzą tak naprawdę, kim byli ci wizjonerzy. Już mamy mało czasu, a jeszcze chciałem, żebyśmy ten film zobaczyli, bo z uznania. Ale w kilku zdaniach o wizjonerkach. Mamy już Barbarę Samolowską, którą Państwo widzieli już jako dorosłą kobietę, siostrę zakonną, przełożoną wręcz nawet w Gwatemali. Kapliczka objawień, figura zatwierdzona przez samą Matkę Boże w czasie objawień. Dokładnie. Powiedziała, że może być. Kiedy wizjonerki płakały, że nie oddaje urody Matki Bożej. Matka Boża, czemu płaczecie? No bo ta figura ma ten krom. Twojego piękna nie oddaje. Może być. I jest jeszcze druga dziewczynka, która również wstąpiła potem do zakonu, ale jej droga powołania potoczyła się trochę inaczej. Jest ta historia zadziwiająca. Matka Boża układa. To jest Boże domino. Układamy domino z paciorków różańca w Getrzwałdzie. Odrzucamy domino. Są paciorki różańca i Matka Boża w każdej tajemnicy, w każdej części podaje nam kolejną, odsłania tajemnicę. Do tej pory nie wiedzieliśmy, co się stało z Justyną Szafryńską. Jej trop prowadził do Niemiec. Kiedy nie odnowiła ślubów, pojawiło się małżeństwo, pojawiło się nazwisko Romanowskiej męża. Okazało się, że ten trop był błędny. Odnaleźliśmy ją zupełnie gdzie indziej. To jest trop, które teraz podejmuje, idę nim. Jest to paryski trop. Osiadła niedaleko miejsca, gdzie posługiwała jako szarytka. Związała się z Francuzem. Jakie dalsze losy jej będą, to teraz nie zdradzam, ale jest to sytuacja niezwykle dynamiczna, tym bardziej, że włączyła się i odnalazła rodzina Justyny Szafryńskiej z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Więc Matka Boża tutaj działa. I tę obecność jej niesamowicie sam odczuwa. W tym wszystkim, w każdym tym tropie i ludziach zainteresowanych, stawianych na drodze, poczułem bardzo ze strony wydawcy niesamowitego Michała Jerzewskiego, który uczepił się tego wątku Getrzwałdu, bo ja nie chciałem pisać o Getrzwałdzie, nie chciałem pisać o Matce Bożej Getrzwałdzkiej.
ale on powiedział, że musisz to zrobić. I jego wytrwałość do tego doprowadziła i dziękuję Matce Bożej, że postawiła właśnie go na mojej drodze i posłużyła się narzędziem, wiedziała kim. Takich książek jest mało dotyczących Gieczwałdu. To jest, wydaje mi się, jest teraz druga przygotowywana. Wiemy, że może już taka bardziej jako publikacja naukowa. Natomiast wartość tej książki jest taka, że jest to reportaż. To jest zapis też takiej drogi emocjonalnej Grzegorza, jego nawrócenia również. No i tego, w jaki sposób Gieczwałd oddziaływuje na, tutaj w przypadku na Grzegorza, ale generalnie na nas wszystkich. Oddziałuje na przykład za sprawą cmentarza. Poproszę teraz o zdjęcia z katalogu Cmentarz 2017, które zrobiłem wczoraj, właśnie w Gieczwałdzie. Opisuję w książce cmentarz. Pielgrzymi, którzy tam przyjeżdżają, nie wiedzą, gdzie on jest. Nie zachodzą tam, w to miejsce szczególne. To jest grób księdza Klinka, ostatniego proboszcza w Gieczwałdzie, który rok po tym brutalnym pobiciu przez Rosjan zmarł, ale już przygotował miejsce dla kanoników, którzy tam zostali oddelegowani przez prymasa Chlonda. I to jest właśnie 23 marca 1946 roku. Odszedł do Pana. Był bardzo porządnym księdzem proboszczem. Gieczwałd nie miał tutaj problemów żadnych. A tu mamy Adalbertus Zing. Jeżeli znacie Państwo historię prymasa Wyszyńskiego, to on powiedział, że jak był aresztowany, to jedynie Niemiec za mną się ujął i pies. I to jest właśnie ten Niemiec, urodzony na tych terenach, którego mama pochodziła z Woryt, był bardzo z nią związany. Woryty, które są zaraz przy Gieczwałdzie, chciał być tam pochowany. To jest grób Elżbiety Piliterskiej, jest napisane Świadek Objawień Matki Bożej, ale to jest właśnie wdowa, która miała fałszywe wizje świętego Józefa. Do 1977 roku u szczytu była tabliczka też metalowa Świadek Objawień, która w tamtym roku została zdjęta przy zatwierdzeniu objawień, bo jej objawienia nie zostały uznane, wizje. Tutaj widzimy, że tak jak się historia też przeszła obok Gieczwałdu, tu jest pochowany jeden z żołnierzy Armii Krajowej, dowódca obwodu po Wiśle, powiat Iłża, który był nauczycielem w Gieczwałdzie. W 50 roku odszedł do Pana. I to są groby świadków tamtych objawień, bo ten cmentarz powstał rok po objawieniach. Więc tutaj są pochówki osób, które były świadkami. Cmentarz cały czas jest aktywny, cały czas są tam pochówki. Tutaj przy 30-krotnej wizycie w Gieczwałdzie pątniczka odeszła do Pana. I właśnie przybyła i zakończyła swoje życie w Gieczwałdzie. Jest tam pochowana na cmentarzu. W 1915 roku to się stało. Dojdziemy do szczególnych zdjęć. To jest bardzo szczególne zdjęcie. Na pewno Państwo jesteście może i trochę zniesmaczeni tym, że te groby są w takiej kondycji. To są groby rodziców wizjonerki, siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej. Ta płyta, która się pojawiła, Józef i Karolina Zbarczewskich, Samulowscy, pojawiła się po 2000 roku dopiero, czyli przez ten czas to były groby bezimienne. Tymi grobami opiekowała się jedna z krewnych właśnie Samulowskiej. Pochowana jest obok, Wojciechowska. I ona trzymała tajemnicę tego grobu prawie do końca, do lat 80. To tam jest pochowane, bo były bezimienne. Dlaczego były bezimienne? To jest widok z cmentarza na ostatnią stację drogi krzyżowej. I to są świadectwa osób, które tam są pochowane, bo za tymi nazwiskami się kryją niesamowite historie. Więc to nie jest taki bezimienny cmentarz, chociaż zapomniany dosyć mocno. Opisuję go tutaj w tej książce. Możemy już film pod nami wypuścić bez dźwięku. Film z uroczystości zatwierdzenia objawień w 1977 roku. Film odkryty przeze mnie niedawno. Może posłuchajmy chwilę. Film przedstawia przebieg uroczystości w Gieczwałdzie w dniu 10 i 11 września 1977 roku. Poprzedziły je dwa kongresy w Olsztynie i Gieczwałdzie, mariologiczny i maryjny. Gieczwałd to skromna wioska na Warmii, odległa 17 km od Orzyna, a zarazem bastion polskości za pruskich czasów. Do roku 1877 przyciągał pielgrzymów do Gieczwałdu łaskami słynący obraz Matki Boskiej, uroczyście ukoronowany 10 września 1967 roku. Dopiero objawienia Matki Bożej w 1877 roku rozsławiły Gieczwałd. Widziały Matkę Bożą i rozmawiały z nią,
12-letnia Barbara Samurowska i 13-letnia Justyna Szapryńska. Matka Boża rozmawiała z dziećmi po polsku, a były to lata tak zwanego Kulturkampfu, wielkiego nasilenia germanizacji ludności polskiej pod zaborem Rus, co stanowiło treść odmiany. Matka Boża przedstawiła się jako niepokalanie poczęta. Poleciła codziennie odmawiać różaniec. Nawoływała do pokuty oraz poleciła zbudować kapliczkę z figurą niepokalanie poczętej pod chronem, na którym się ukazywano. Pobłogosławiła wreszcie źródełko nieopodal kościoła. Po powrocie Warmii do Polski Gierszwałd został uznany za sanktuarium diecezji warmińskiej. I tu możemy, drodzy Państwo, wyciszyć głos. Włączymy sobie tutaj światło, może niech nawet niech obraz leci, tak? Niech to jest prezentowane. Już zostało to powiedziane, co mogłem Państwu powiedzieć o tych szczegółach dotyczących objawień, ale jest to, co powinniście jeszcze wiedzieć, że Matka Boża nie tylko no, jest tam obecna, jakie są ślady tej obecności, sakramentalia, które nam tam daje. Z wiarą trzeba do tego podejść. Mamy cudowne źródło. Opisuje tutaj cuda, które się wydarzyły w Gierszwałdzie i się wydarzają. I cuda związane z płótnem, które Matka Boża błogosławi. Cały czas błogosławi. Błogosławiła to płótno dla chorych w czasie objawień i błogosławi teraz, kiedy wierni zostawiają płótno pod kapliczką, odmawiając nabożeństwem różaniec w intencji, którą przynoszą w sercu i dzieją się cuda. Ja je tu opisuję. Między innymi cud w mojej też takiej rodzinie. I także są to drodzy Państwo, niesamowite zdarzenia, opisywane przez księży kanoników, które są u nich. Są uzdrowienia z nowotworów, z choroby alkoholowej. Są sytuacje związane właśnie z cudami, bo pojawiło się zaraz po objawieniach sytuacja z pojawieniem się narządu, którego nie było już. Więc to jest cudowne zdarzenie. I drodzy Państwo, tak opisując to wszystko w tej książce, bardzo mocno chciałem Państwa zachęcić do tego, żebyście skorzystali z tej okazji, nawet i tego roku, bo teraz mamy odpust, żebyście przyjechali do Gierszwałdu. Niekoniecznie w czasie uroczystości, ale w takim czasie jak teraz. Wierzcie mi, że z Warszawy nie jest tak daleko do Gierszwałdu, żeby dojechać i tam poczuć się dobrze. A jest tam, gdzie przespać się nawet i spędzić trochę czasu. Poczujecie żywą obecność Boga, której może w tym zgiełku miasta trudno dotknąć, trudno to poczuć. Dzielę się z Wami tym. Piotr Zworski jest też tego świadectwem, bo Gierszwałd także go mocno dotknął w jego serce. To się dzieje. I chcę Was właśnie tym ogniem, który przyszedł przez moją duszę, chcę właśnie tym żarem miłości podzielić się z Wami, żebyście też poczuli. Stawiamy kierunkowskaz do prawdziwego źródła miłości i szczęścia. Mamy to wszędzie. Ale jeżeli Matka Boża daje nam takie miejsce, takie szczególne, skorzystajmy z tego, bo to jest łaska. Przepraszam za takie może moralizowanie, ale daje mi tę pewność to, co sam przeszedłem. A nie działam od tak sobie, bo należę do wspólnoty. Nie jestem sobie chodzącym człowiekiem z tą wiedzą. Także to rozwijanie ducha trwa. Nie jest tak sobie zostawione w tym momencie, jak się wtedy wydarzyło. Ten film, proszę Państwa, jest unikatowy. Jak Ci się, Grzegorz, w ogóle udało znaleźć? Te materiały były w archiwach Sanktuarium w Gierszwałdzie. Jak widzicie, Państwo były na taśmie filmowej, więc to widzimy. Uzyskały cyfryzację na szczęście. Ten materiał uzyskałem dopiero w tym roku. W tym roku. Wiedziałem 2 lata temu, że jest w jakiś sposób dostępny. Nie miałem jakiegokolwiek dojścia do tego materiału. Być może w jakichś prywatnych rękach gdzieś ta taśma jeszcze jest. To był film dłuższy, mamy tylko 55-minutowy. Ale jest szczególny, bo mamy tutaj wizytę wtedy kardynała Karola Wojtyłę, który wygłosił homilię bardzo szczególną Matce Bożej. To była jego ostatnia wizyta w Gierszwałdzie. Już jako papież nie pojawił się w Gierszwałdzie. Pojawił się w 91 roku w Olsztynie. Obraz Matki Bożej przywieziono do katedry olsztyńskiej, przy którym się modlił. Ale już mu nie przyszło tam być, chociaż koronował obraz w 67 roku. Sukienki zostały rozkradzione z tego obrazu właśnie przez wybicie jednego z witraży. Nieznani sprawcy doszli. Najprawdopodobniej to była sytuacja agenturalna.
zostało odnalezione, pogniecione, zniszczone w innym rejonie Polski i rok później była ponowna rekoronacja tego obrazu. To jest taka historia z braku czasu w takiej małej pigułce, ale zachęcam. Następną godzinę będę właśnie przy stoisku 69, wydawnictwo Fronda, także zachęcam na osobiste rozmowy i także zapoznanie się z tą lekturą. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania do Grzegorza także, chciałby się czegoś więcej dowiedzieć na temat Giczwałdu, to również stanowisko 69, przepraszam, stanowisko 69, wydawnictwo Fronda i Giczwałd. I tu proszę, jak powiem tak, częstować się. To dla was, jeżeli chcecie, to weźcie do siebie tak w pigułce Giczwałd. Piotrze, dziękujemy. Zostańcie z Panem Bogiem i z Niepokalaną. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.